Kamperem do Latoszyna Zdroju? Dlaczego nie? Pani Lucyna i Adam, małżeństwo z Podkarpacia wraz z pieskiem Maksem, postanowili odwiedzić gminę Dębica i skorzystać z leczniczych właściwości naszego uzdrowiska. Swoim kampowozem podróżują od 2006 roku. Chcieliśmy zacząć fajnie sezon w Polsce i znalazłam w internecie informację, że jest takie uzdrowisko na Podkarpaciu. Nie wiedziałam, a mieszkamy też na Podkarpaciu, koło Jarosławia. I stwierdziliśmy, że skoro mamy takie uzdrowisko niedaleko, to koniecznie musimy zobaczyć. No i najbardziej nas zainteresował oczywiście basen siarkowy, ale też fajne jest, że są sauny, że jest stężnia, siłownia na powietrzu i las wkoło. Także fajnie można spędzić urlop i jeszcze troszkę zdrowie podkurować. Jeszcze na dodatek jest fajna infrastruktura, mamy tutaj wszystko, co nam potrzeba. Jest oświetlenie, monitoring, jest woda, są toalety. Zapraszamy wszystkich chętnych. Miła obsługa, z pieskiem można przyjechać, jest tolerowany w miarę, znaczy bardzo nawet. Lubiane są pieski, las, ścieżki. No, bardzo jesteśmy miło zaskoczeni, że obsługa przyszła, zapytała się, czy nie potrzebujemy wody, albo jakbyśmy coś potrzebowali, to oni chętnie udzielą. Pierwszy raz takie coś w Polsce spotkaliśmy. Także bardzo dziękujemy obsłudze, no i wójtowi, że takie przedsięwzięcie po prostu, z tego co wyczytałem, tyle lat się starał i udało mu się. Gratulacje. To jest nowy ośrodek, więc jest wszystko ładne, czyste, zrobione już tak przyszłościowo, także standard jest wysoki. Bardzo miło byliśmy zaskoczeni, no bo basen jest duży, czyściutki, elegancki, toalety tutaj są, co nie wszędzie w uzdrowiskach mają toalety otwarte. Bo byliśmy na przykład Solec Zdrój, ma tylko basen i owszem szatnie, toalety, ale tam nie ma na zewnątrz tężni, tam nie ma siłowni i tam w zasadzie na zewnątrz nie ma nic. Jedzie się tylko na basen, wychodzi się z basenu i tyle. A tu jest infrastruktura. No i jeszcze w planie jest poszerzenie tutaj o to, te baseny tutaj i taki ośrodek rekreacyjny, to będzie już full kompleks. To nie chodzi tylko o lecznicze walory tej wody, ale też jest bardzo fajna i ważna. Ale tu też jest co robić. Będzie co robić, zwłaszcza jeszcze dla dzieci, bo dla dzieci małych to tutaj jest plac zabaw na razie i biegania. Jak jeszcze będą te baseny na zewnątrz dla dzieci, to już całkowicie myślę, że... Ale już to, co jest na przykład, nam bardzo odpowiada. Gdybyśmy byli w innym miejscu, nie mielibyśmy basenu i sauny, leczniczego basenu, bo takie zwyczajne to oczywiście są, ale... Takich basenów w Polsce dużo nie ma otwartych. Basen zdrojowy, rehabilitacja, sauny oraz park, a w nim pijalnia wód, tężnia solankowa, wąwóz jar, ścieżki rekreacyjne, siłownia zewnętrzna i inne atrakcje, a ponadto wiele imprez, koncertów i wydarzeń organizowanych w Latoszynie Zdroju. Jest w czym wybierać.